Hej kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale ponownie, a jeżeli jesteście pierwszy raz, to zapraszam do zasubskrybowania i zapoznania się z moimi mediami społecznościowymi. Wszystko znajdziecie w linkach w opisie. A ja dzisiaj Was zapraszam na Tak, poznaj mnie bliżej. Zostałam otagowana przez Anię z kanału Tequila, także kochana, pozdrawiam i dziękuję serdecznie. I mamy tutaj 12 pytań. I szybciutko sobie na nie odpowiemy. Mam nadzieję, że dzięki temu poznacie mnie nieco bliżej. Także kochani, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Bez czego nie wyjdziesz z domu? Na pewno nie wyjdę bez telefonu. Telefon jest mi potrzebny, ja czuję się bezpieczniej mając telefon, bo gdyby cokolwiek się stało, to zawsze mogę z tego telefonu skorzystać. W związku z powyższym jedyną rzeczą, bez której nie wyjdę z domu, to jest mój telefon. Pytanie drugie. Data urodzin i imienin. Urodziny mam w maju, imieniny mam w lipcu. Trzecie pytanie. Ulubiona zabawa z dzieciństwa. Wiecie co, szczerze mówiąc, to ja nie bardzo pamiętam, jaka jest moja ulubiona zabawa z dzieciństwa. Na pewno graliśmy w koszykówkę, na pewno grałam na tych pierwszych konsolach gdzieś tam z grami. Grało się w gumę. To chyba robiłam jako dziecko najczęściej. Więc chyba tak, granie w gumę to była ta zabawa taka stricte podwórkowa. Ulubiona fryzura na co dzień. Na co dzień noszę najczęściej włosy spięte, w kitkę jest mi tak najwygodniej i ja mam długie włosy, bo ja mam włosy aż do pasa. I teoretycznie takie włosy powodują, że każdy myśli, że można z nich ułożyć nie wiadomo ile fryzury. A w rzeczywistości najwygodniej jest po prostu je spiąć w kitkę, tak najczęściej spinam włosy. Imię pierwszej miłości. Wiecie co, nie przygotowałam się. Teraz trzeba by zadać pytanie, czy to była jakaś taka miłostka dziecięca, czy to już bardziej z tych poważnych miłości. Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie tak na dobrą sprawę, no bo wiadomo, że jakieś tam pierwsze miłości to pojawiają się za dzieciaka. Ale ja nie pamiętam. Po prostu nie pamiętam, słuchajcie. Jaka, kto to był i jak ta osoba miała na imię, także niestety muszę pominąć to pytanie, bo ja po prostu tego nie pamiętam, także musicie mi wybaczyć. Najgorszy przedmiot w szkole. I najgorszym przedmiotem chyba był łacina, którą miałam w liceum, ponieważ byłam na profilu humanistycznym, w związku z powyższym miałam język francuski i miałam łacinę. I łacina była okropnym przedmiotem dla mnie, ze względu na to, że to jest martwy język. I przyswojenie tego przedmiotu było okropne, pomimo że nauczycielkę mieliśmy całkowicie w porządku i miałam dobre oceny z łaciny, natomiast nie zmienia to faktu, że nie był to mój ulubiony przedmiot, także myślę, że łacina jednak nie do końca mi pasowała. Ile masz wzrostu? I tutaj jest ciekawostka, ponieważ teoretycznie mam 1,69 m, czyli niecały 1,70 m. Natomiast będąc jakoś u lekarza, tutaj gdzie teraz mieszkam za granicą, według ich miarki mam 1,65 m, także 4 cm różnicy. Nie sądzę, abym zmalała 4 cm. Ja wiem, że ja mam problemy z kręgosłupem, ale bez przesady. Kolejne pytanie. Jesteś osobą imprezową, czy wolisz siedzieć w domu? I kiedyś byłam osobą bardziej imprezową, zwłaszcza na studiach, wiadomo, każdy imprezował, chodziło się na różne imprezy i dobrze się bawiło, także wtedy byłam bardziej imprezową osobą. Natomiast w tym momencie chyba jednak wybieram dom, wybieram dobrą książkę, wybieram dobry film i spędzenie czasu z moim partnerem niż pójście gdzieś na imprezę. Ponieważ może nie tyle mnie ta impreza męczy, co czasami męczą mnie ludzie, którzy na tych imprezach są. Oczywiście to wszystko zależy, jaka to jest impreza, gdzie to jest impreza, z kim jest ta impreza, także zależy to od wielu kwestii i wszystko tak naprawdę zależy od tego, co się będzie działo i jaki mam humor, jaki mam dzień. I przede wszystkim jacy to są ludzie, także nie mówię nie, aczkolwiek raczej zrobiłam się bardziej spokojna i imprezy już mnie jakoś tak specjalnie nie ciągną. Czy lubisz być pośród ludzi?
lubię być, ale pośród ludzi, których ja sama wybiorę, bądź w dużym mieście, w dużym tłoku, gdzie ludzie są tak naprawdę anonimowi dla siebie, mnie to nie przeszkadza. Natomiast ja ogólnie rzecz biorąc nie jestem osobą, która wszystkich lubi na tym świecie i ja sobie przyjaciół, znajomych i środowisko na ogół wybieram. Nie lubię również ludzi głupich, więc męczą mnie takie osoby i nie jestem osobą, która na siłę będzie przebywała z innymi ludźmi. Więc ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, czy lubię przebywać pośród ludzi. Teoretycznie lubię, ale wszystko też zależy od środowiska, w jakim musiałabym przebywać, bo nie w każdym środowisku, nie wśród wszystkich ludzi będę chciała to robić. A jeżeli chodzi o takie przebywanie na co dzień, że gdzieś pracuję, gdzie jest pełno osób, czy nie wiem, mieszkam w mieście, gdzie jest pełno ludzi i są tłumy, to mi nie przeszkadza, także nie mam z tym problemu. Kolejne pytanie. Jakie wolisz święta? Bożego Narodzenia czy Wielkanoc? No oczywiście, że Bożego Narodzenia. Uwielbiam święta Bożego Narodzenia, uwielbiam cały ten okres czasu. Święta Bożego Narodzenia są dla mnie najfajniejszymi, najprzyjemniejszymi świętami. Lubię dawać innym prezenty, lubię sprawiać innym przyjemność. Lubię, kiedy te osoby się uśmiechają. Samo przygotowywanie, wymyślanie tego, jaki prezent, to wszystko sprawia mi ogromną radość i sprawia niesamowitą przyjemność. I tak na dobrą sprawę w tym roku myślę, że zaproszę Was na Vlogmas, ponieważ chciałabym z Wami właśnie ten okres czasu do świąt przeżyć. Chciałabym Was zabrać troszeczkę do mojego świata, żebyśmy sobie pozwiedzali, pooglądali. Także mam nadzieję, że uda mi się to zrobić i będziecie łączyć razem ze mną. Także święta Bożego Narodzenia są najlepsze. Natomiast jeżeli chodzi o święta wielkanocne, średnio za nimi przepadam i tak na dobrą sprawę, dla mnie prywatnie mogłyby święta wielkanocne w ogóle nie istnieć. Natomiast według naszej religii to tak naprawdę święta wielkanocne są najważniejszymi świętami, no ale niestety jakoś średnio za nimi przepadam. Przedostatnie pytanie już mamy, masz wieczór dla siebie, co wtedy robisz? Co robię? Długa kąpiel, odpoczynek, świece, dobra książka, coś dobrego do zjedzenia, jakaś dobra herbata aromatyczna albo gorąca czekolada, albo jakiś dobry film, a najlepiej w momencie, jeżeli byłby jeszcze mój partner, żebyśmy mogli razem spędzić ten czas właśnie w taki sposób przyjemny. To są takie momenty dla mnie, które ja bardzo lubię i je bardzo celebruję, także je uwielbiam. I 12 pytanie, ksywa z dzieciństwa. I tu Was, kochani, rozczaruję, ponieważ ja ksywy żadnej nie miałam. I zawsze mówiono do mnie po prostu Kinga, także... ksywy nie posiadałam, nie posiadam i myślę, że raczej nie będę posiadać. Także, kochani, to były już wszystkie pytania. Ale żeby tradycji stało się zadość, to ja również pozwalam sobie otagować kilka osób. I taguję Martynę Kumor, Paulę for Beauty, Ilona Beauty by Me, Świat Gosi, Madziusie 61, Nieidealną i Aleksandrę Blankę. Także, kochane, jeżeli macie ochotę, to zapraszam do zrobienia tagu. Jesteście oficjalnie otagowane. Ja Wam wyślę również prywatne wiadomości, żebyście o tym wiedziały i nie przegapiły tego faktu. A teraz, kochani, dziękuję Wam serdecznie za spędzony ze mną czas. Mam nadzieję, że stawicie kciuk w górę. Pamiętajcie o subskrypcji i zapraszam Was na kolejny filmik. Buziaki, pa, pa!